Witajcie serdecznie. Dzisiaj wymiana klocków i tarcz hamulcowych. Tak, tarcz hamulcowych w Fiacie Panda 4x4. Tu z tyłu są tarcze. Nie bębne i klocki, tylko nie bębne i szczęki, tylko tarcze hamulcowe. No jak widzicie, ta tarcza już lata młodości ma za sobą. Nie jest co prawda bardzo cienka, można by pewnie ją było wziąć, przetoczyć, ale zamówiłem nowy komplet tarcze klocki. Słuchajcie, no komplet kosztuje około 250 zł, więc no nie wiem ile kosztuje przetoczenie, ale wydaje mi się, że gra nie jest warta świeczki. Musimy sobie odkręcić jarzmo, musimy sobie odkręcić zacisk, no i popuścić te śruby centrujące, które są też na bębnie, na piaście, żeby ściągnąć tarczę. Zabieramy się do roboty. Jak widzicie, z zaciskiem nie ma najmniejszego problemu. Klocki nie są jeszcze najgorsze, ale jak wymieniamy, kładziemy nowe tarcze, no to wiadomo, klocki też nowe. Następnie oczyszczamy sobie zacisk. Gorsza sprawa jest z jarzmem, ponieważ trudny jest dostęp. Tam są takie dwie śruby od tyłu na imbusa. Jedna z góry, do której jest łatwiejszy dostęp. Druga z dołu, do której jest trudniejszy dostęp. No ale musimy to odkręcić, bo inaczej nie zejdzie nam tarcza hamulcowa. Udało się. Tutaj ważna sprawa. Tutaj macie takie śruby swożnie prowadzące, które pasuje sprawdzić, żeby nam się to fajnie ruszało w środku, ponieważ to powoduje, że klocek podczas użycia no, po prostu ten element musi nam pracować, bo inaczej nie będzie. Będzie nam przypiekać tarcze, przypiekać klocki. To musi nam tutaj wszystko ładnie chodzić, więc jeżeli jest problem, trzeba to rozruszać, wyciągnąć, nasmarować. To musi nam chodzić ładnie i gładko. Jak widzicie, tarcza z pewnym rantem, tak jak mówiłem wcześniej, no można by to pewnie przetoczyć, ale chyba gra nie warta świeczki, więc wymieniamy na nowe. Oczyszczamy sobie piastę, żeby nam nowa tarcza ładnie naszła. Nie smarujemy tam niczym, tylko po prostu czyścimy, żeby było równo. Śruby centrujące, no i montujemy w odwrotnej kolejności, czyli zakładamy, no przykręcamy tarczę, zakładamy jarzmo, następnie montujemy do jarzma klocki i zakładamy zacisk. Klocki już jedzą, zacisk. Przykręcamy zacisk i po robocie. I jesteśmy do przodu, pewnie którąś stówę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za wszystkie łapki, komentarze. Na koniec jeszcze tutaj widzicie, odtłuszczam tarczę takim specjalnym odtłuszczaczem do tarcz hamulcowych, do hamulców. To wiadomo, gdzie się tam pacznie, ciapnie jakimś smarem. Dzięki serdeczne i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.